Przez ponad 1000 lat Egiptem rządzili mężczyźni. Wtedy pojawiła się Hatszepsut, córka pary królewskiej. To jednak nie wystarczało. Jest to historia wielkich osiągnięć, ambicji i pragnienia, by zostać faraonem. To opowieść o wielkiej Egipcjance, Hatszepsut. Wielcy Egipcjanie. Hatszepsut. Kobieta, która była królem. Historia Hatszepsut zaczyna się tutaj, w świątyni Deir el-Bari, w pobliżu Tef, religijnej stolicy starożytnego Egiptu. 170 lat temu młody Francuz Champollion szedł tym korytarzem. Odczytał hieroglify i jako pierwszy człowiek po 2000 lat przeczytał imię Hatszepsut. Egiptolog dr Bob Breyer. Gdy przyszedł tu Champollion, zauważył coś niezwykłego. Na murze zobaczył wizerunki dwóch władców. Jednego z nich rozpoznał, Tutmosisa III. Był on wielkim królem, a jego imię pojawiało się już wcześniej na świątynnych murach. Ale o drugim Francuz nie słyszał, o faraonie Hatszepsut. Zaskoczyło go to, że Hatszepsut zawsze zajmował miejsce honorowe, przed drugim władcą. Nie to jednak było najdziwniejsze. Oto dziennik Champolliona. Zapisywał tu inskrypcje, kartusze, imiona. Zauważył, że czasowniki i rzeczowniki odnoszące się do tego brodatego władcy były rodzaju żeńskiego. Oto Hatszepsut. Ma charakterystyczną brodę faraonów i spódniczka. To strój królów Egiptu. Champollion nigdy tego nie wyjaśnił. Inni egiptolodzy badali to przez następne 100 lat. Hatszepsut, królowa Egiptu, zdecydowała się nosić męski strój i ogłosiła się faraonem. Jej ojciec został pochowany w grobie wykutym w litej skale. Tam odkryto groby Tutenchamona. Również tam złożono mumię Ramzesa Wielkiego. Stało się tak dzięki ojcu Hatszepsut, Tutmosisowi I. Tysiąc lat przed narodzeniem Hatszepsut faraonów chowano w piramidach na pustyni. Ale za panowania jej ojca piramidy zostały ograbione. Po długich latach zamieszania i braku stabilizacji w Egipcie powoli przywracano porządek. Tutmosisowi potrzebne było miejsce, gdzie mógłby odpocząć po śmierci wraz ze swoimi skarbami. Zdecydował o tajnym pogrzebie w odległej, nieurodzajnej dolinie, niegościnnym i odludnym miejscu. W miejscu, które miało stać się Doliną Królów. Był to śmiały zamiar, ale Tutmosis zrealizował go. Grób został ukończony. Tutmosis był pierwszym faraonem pochowanym w Dolinie Królów.
Tutmosis był nieustraszonym wojownikiem i wodzem. Gdy został królem, prowadził do Nubii dzisiejszego Sudanu ekspedycję, która miała zdławić rebelię. Musiał przepłynąć przez 3 katarakty, z których każda mogła zniszczyć jego statek. Poprowadził swoją armię w głąb Nubii, by pokonać konfederację nubijskich plemion. Tutmosis był groźnym przeciwnikiem. Miał 5 dzieci, ale tylko Hatszepsut przeżyła rodziców. Była królewskiej krwi, ale czy kobieta mogła zostać królem Egiptu? W starożytnym Egipcie wybieranie nowego faraona towarzyszyły intrygi polityczne i walka o władzę. Wybór wymagał też ustronnego miejsca. Mówi dr Breyer. To pałac królewski, istny labirynt małych pokoików. Władca miał kilka żon, więc potrzebował naprawdę dużo miejsca. Tu jest sala tronowa, gdzie odbywały się audiencje. Zaskakująco mała, prawda? Mury były w większości zbudowane z niewypalanych cegieł, nie mogły więc utrzymać dużego stropu. Poczekajcie, aż przejdziemy do łazienki. Przypomina warunki panujące na kempingu, ale dla Egipcjan była niemalże dziełem sztuki. Ta ściana wykonana jest z kamienia. To luksus. Podczas kąpieli w łazience o glinianych ścianach, ściany niszczyło się w zastraszającym tempie. W starożytnym Egipcie nie było słowa określającego królową. Hieroglify oznaczają pierwsza żona króla. Oprócz niej faraon miał inne żony i konkubiny. Każda z nich miała nadzieję, że to jej syn kiedyś obejmie władzę. Hatszepsut była dzieckiem pary królewskiej i dorastała w podobnym pałacu. Wiele kobiet i dzieci, wiele pomieszczeń, mnóstwo intryg. Niewątpliwie była inteligentna. Gdyby była mężczyzną, na pewno zostałaby następcą ojca. W tamtych czasach syn jednej z kolejnych żon faraona mógł zostać władcą. Gdy Hatszepsut skończyła 12 lat, Tutmosis zmarł. Była jedynym następcą tronu, ale kraj potrzebował króla. Hatszepsut wyszła więc za Tutmosisa, swojego przyrodniego brata. Tutmosis II był synem jednej z żon faraona, dziedzicem na pół królewskiej krwi. Potrzebował Hatszepsut, jeśli chciał panować w Egipcie. Gdy brali ślub, Tutmosis II miał 20 lat. Jego żona 12. Tutmosis II nie był wybitnym faraonem. Wygląd jego mumii sugeruje, że nie był też ideałem urody. Prawdopodobnie był chorowitym, wątłym mężczyzną. Miał około 40 lat, gdy zmarł. Był łysy, a jego ciało pokrywały strupy. Nie wybudował wspaniałych pomników. Nie wznosił obelisków. Nigdy nie towarzyszył swoim oddziałom na polu bitwy. Był dokładnym przeciwieństwem ojca. Jego panowanie upłynęło bez szczególnych wydarzeń. I to jest najlepsze, co można o nim powiedzieć. Dla Hatszepsut, wychowanej w pałacu, gdzie normą były bohaterskie czyny i śmiałe innowacje, musiało być to nowością. Urodziła Tutmosisowi II córkę, Nefrurę. Po 20 latach małżeństwa Tutmosis II umarł. Trzydziestodwuletnia królowa była wolna. Miała władzę nad Egiptem. Była matką i młodą jeszcze kobietą.
teraz mogła pokazać Egiptowi, na co stać córkę wielkiego władcy. Rozpoczęła budowę, która przerosła swym ogromem wszystkie poprzednie. Deir el-Bari była świątynią grobową, gdzie po królowej miano oddawać cześć po śmierci. Egipt jeszcze nie widział podobnego przedsięwzięcia. Szlachetne, proste linie wyróżniały się na tle skalistego otoczenia. To jedna z najpiękniejszych budowli Egiptu. Przez poprzednie 100 lat faraonowie prowadzili wojny, zwalczali wrogów. To pierwsza wielka budowla po latach zamętu. To dzieło sztuki było również oświadczeniem politycznym. Boski porządek zostanie przywrócony. Królowa Egiptu może dokonać rzeczy wielkich. Zaczęło się nowe życie. Hatszepsut przez 20 lat była posłuszną, cichą żoną faraona. Teraz miała okazać energię, której nie powstydziłby się Tutmosis I. Jednym ze znaków przełomu było Deir el-Bari. Królewskie warsztaty znowu pracowały nad posągami władcy Egiptu. Posągi Hatszepsut różniły się jednak od wizerunków jej poprzedników. Ukazywana była jako młoda kobieta, z orlim nosem i pełnymi policzkami. Jej posągi stanowiły wzorzec na następne tysiąclecie. Ale to obeliski przez nią wystawiane, niewątpliwie jedno z największych osiągnięć świata starożytnego, były najwspanialszym dziełem Hatszepsut. Wielcy Egipcjanie. Hatszepsut była szczególnie dumna ze wspaniałych obelisków wzniesionych w Karnaku. Tu widzimy jeden z niewykończonych obelisków. Wciąż nie jest odłączony od bryły granitu, z której go wyciosano. Wszystkie obeliski były wykonywane z granitu. Granit ten pochodził z kamieniołomu w Asuanie, leżącego 250 km na południe od Teb. To jedyny materiał wytrzymały na tyle, by można było wykonać tak wysoki pomnik. Takie przedsięwzięcie to niezwykły wyczyn. Wciąż widać kanały, w których robotnicy pracowali miesiącami, by wyciosać w bryle skały obelisk. Dwa obeliski Hatszepsut wyciosano w zaledwie 7 miesięcy. Upamiętniła przewiezienie obelisków do Karnaku na ścianach swojej świątyni Deir el-Bari. Obeliski transportowano saniami na brzeg rzeki i umieszczano na barce. Musiał to być niezwykły widok. Po dotarciu do Karnaku 30-metrowe obeliski ważące po 350 ton trzeba było podnieść. Nie ma zapisów na temat tego, jak unoszono obeliski. Obecnie uważa się, że opuszczano je z rampy na podstawę z granitu. Zsuwający się z rampy obelisk podnoszono za pomocą linii. Nic nie utrzymuje obelisków w pionie. Dzięki perfekcyjnemu wyważeniu wciąż pozostają na swoich podstawach, dając wyobrażenie o kunszcie rzemieślników starożytności. Na podstawach Hatszepsut kazała wyryć słowa. Wystawiła je w hołdzie swojemu ojcu, Amonowi, władcy Teb, panującemu na tronie Karnaku. Sporządziła dlań dwa obeliski z granitu z południa, wierzchołki z najlepszego na świecie, elektrum. Władczyni miała powody do dumy. Ostatni z jej obelisków nadal spoczywa niewykończony w asuańskich kamieniołomach. Waży 3 razy więcej od innych, niemal 1000 ton. Królowa była pewna, że uda się go wyciosać, przenieść i ustawić.
lecz kiedy wyciosywano go ze skały, pękł. Został więc porzucony. Nie zawiodła technologia, lecz materiał, granit. By zasłynąć wielkimi czynami, musiała korzystać z talentu wielkich ludzi. Hatszepsut polegała na człowieku imieniem Senmut. Podniosła Senmuta, nauczyciela swojej córki, do godności nadzorcy prac. Hatszepsut dobrze go znała. Przecież powierzyła mu wychowywanie jedynaczki. Wierna służba królowej została sowicie wynagrodzona. Senmut pochodził z plebsu, ale sprawował najwyższe urzędy w kraju. Dzięki Hatszepsut zdołał wybudować kaplicę Gebel el-Silsila, 60 km na północ od Asuanu. To wyjątkowe miejsce. Nazwa oznacza Górę Łańcucha. Odnosi się do legendy, głoszącej, jakoby skała miała być owinięta łańcuchem, który zagradzał nurt Nilu, by zatrzymywać przepływające statki. Możni Egipcjanie budowali wzdłuż brzegów Nilu kaplice, mające zaskarbić przychylność boga, krokodyla, Sopta. To tutaj przypływali zamożni wykształceni Egipcjanie, by ukazywać światu swoje bogactwo. Właśnie tutaj Senmut wybudował swoją kaplicę. Nie widać jej z brzegu. Trzeba się dobrze rozejrzeć. Ukryta jest w skałach. Rozciąga się stąd wspaniały widok na Nil. Niewiele z inskrypcji przetrwało, ale dzięki tym, które się zachowały, może mieć imię Senmut. Mimo okresu pomyślności pod rządami Hatszepsut, nad Egiptem gromadziły się czarne chmury. Zmarły mąż władczyni miał z jedną ze swych żon syna, Tutmosisa III, który był pretendentem do tronu. Gdy był dzieckiem, Hatszepsut panowała jako regentka. Ale szybko dorastał, a według tradycji Egipt powinien mieć króla. Władza wyślizgiwała się z rąk królowej, mówi dr Breyer. Zastanówcie się, o czym myślała Hatszepsut. Przez 20 lat znosiła życie, w którym była zaledwie żoną władcy. Przez 7 lat rządziła samodzielnie i dokonała wielkich czynów. Musiała pokochać władzę. Nie wyobrażam sobie, by chciała z niej zrezygnować. Ale miała problem. Jeśli Tutmosis III miał zostać władcą, to jego żona byłaby królową Egiptu, a Hatszepsut zostałaby odsunięta na bok. Nic nie mogłoby na to poradzić. Reakcja Hatszepsut była bezprecedensowa. Egipt miał dostać faraona. Faraona Hatszepsut. Do tego dnia używała tytułu królowej, ale odtąd, by utrzymać władzę, stała się królem. To zapobiegło przejęciu władzy przez jej pasierba. Nosiła teraz strój faraona i fałszywą brodę. Żliwe. Egipt był zadowolony z jej rządu. Była dobrym władcą. Dostojnik powiedział jej kiedyś: bogowie doradzają Hatszepsut. Układają los obydwu królestw według jej planu. Egipt ma pracować dla niej ze zgiętym karkiem. Pracować dla boskiego nasienia. Hatszepsut musiała grać rolę mężczyzny, by nadal rządzić, ale nie udawała mężczyzny. Mimo że nosiła fałszywą brodę i strój faraona, wymagany podczas uroczystości państwowych, nie ukrywała, że jest kobietą. Nawet imię Hatszepsut oznacza pierwsza ze szlachetnych kobiet. Była dobrym władcą. Pomyślność Egiptu była zasługą Hatszepsut. Ale czy jej pasierb, pretendent do tronu, mógł to zaakceptować? Wszystko wskazuje na to, że młodzieniec był szczęśliwy. Dowodził wojskiem i odnalazł swoje miejsce w życiu. Jeśli Tutmosis był warny, z pewnością szkolił się w Syrii.
Przez wieki ze względu na swoje położenie Syria była polem bitwy. Hetyci, pochodzący z północy, z terenów dzisiejszej Turcji, od lat walczyli z Egipcjanami o kontrolę nad Syrią. Egipt co pewien czas wysyłał tam ekspedycje wojskowe, by zaznaczyć swoją obecność w Syrii. Tutmosis z pewnością w nich uczestniczył. Setki lat po Egipcjanach o Syrię i szlaki handlowe walczyli Rzymianie. Później w średniowieczu krzyżowcy budowali w Syrii swoje twierdze. Wojsko było doskonałym miejscem dla młodego faraona. Trzeba było płacić, wyżywić i kontrolować tysiące żołnierzy. Starożytna armia nie była tylko siłą bojową. W skład armii wchodziła też olbrzymia liczba urzędników, którymi trzeba było zarządzać. Ktoś musiał doglądać stajni, broń, rydwanów, radzić sobie z transportem i przechowywaniem żywności dla tysięcy ludzi. Tutmosis III był tego świadomy. A jeśli ktoś umie poradzić sobie z dowodzeniem armią, może dać. Jednak Tutmosisowi podobało się w wojsku. Również Hatszepsut była zadowolona. Nikt w Egipcie nie kwestionował jej władzy. Hatszepsut była dobrą królową, ale jako faraon była niezrównana. W rok po objęciu władzy wysłała ekspedycję handlową do krainy Pun. To śmiałe i niebezpieczne przedsięwzięcie wymagało dobrej organizacji. Od wieków żaden faraon nie wysłał wyprawy do Pun. Ekspedycja wyruszyła z bazy koło Teb i maszerowała 150 km przez pustynne obszary Wadi Umamut. Zaopatrzenie przewożono na osłach. Co noc członkowie wyprawy obozowali przy studniach, by uzupełnić zapasy wody. Gdy dotarli do portu Kuser nad Morzem Czerwonym, towary załadowano na 5 statków i pożeglowano 900 km na południu. Egipscy żeglarze byli przyzwyczajeni do pływania po Nilu, gdzie zawsze widzieli ląd. Na Morzu Czerwonym musieli żeglować bez tej pomocy. Punt leżał w Sudanie, na granicy z Etiopią. Hatszepsut kazała opisać wyprawę na murach swojej świątyni. W Puncie żeglarzy powitała otyła kobieta, królowa Puntu. Mieszkańcy tych ziem budowali chaty kryte strzechą, co zdumiało Egipcjan, którzy od stuleci nie widzieli niczego podobnego. To pierwszy opis plemiennej kultury afrykańskiej. Transakcje były chyba udane. Statki załadowano kadzidłem i drzewami mirry, których korzenie troskliwie owinięto i umieszczono w koszach. Tylko bogate i dobrze rządzone państwo taką wyprawę handlową. Państwo takie jak Egipt. Rządy Hatszepsut trwały. Trwał również awans Senmuta. Wcześniej awansował już na stanowisko nadzorcy królewskich prac, a gdy Hatszepsut została faraonem, zezwoliła Senmutowi na budowę grobowca na wzgórzu ze wspaniałym widokiem na równinę i rzekę. Był to szczodry dar. Na murach grobowca Senmut wyliczył swoje tytuły. Zarządzał pałacem, ale był również nadzorcą spichlerzy boga Amona, zarządcą domu Amona, nadzorcą dygnitarzy. Nadzorował wszystko. Grób jest uszkodzony, ale można ocenić jego poprzednią wspaniałość.
Wewnątrz znajduje się kilka grot. Wewnątrz znajduje się kilka grot. Selmut mógł wykorzystać jedną z nich jako miejsce swojego pochówku. Jedną z oznak, jak ważnym był człowiekiem, są odnalezione w grobie fragmenty sarkofagu. Badacze poskładali je i dokonali zaskakującego odkrycia. Okazało się, że Hatshepsut dała mu swój własny sarkofag. Kształtem przypominał kartusz, otaczający królewskie imię. Poprzednie inskrypcje zostały zmienione. Teraz oznaczają nadzorcę z spichlerzy Amona, Senmuta. Nigdy dotąd nikogo z plebsu nie pochowano w królewskim sarkofagu. Senmut musiał być niezwykłym człowiekiem. Sarkofag wyrzeźbiono dla Hatshepsut, gdy była jeszcze królową. Gdy została faraonem, potrzebowała nowego sarkofagu, odpowiedniego dla jej godności. Oddała więc poprzedni Senmutowi. Senmut otrzymał wspaniały sarkofag, wiele tytułów, kaplicę, własny grobowiec. Wielu sugerowało, że on i Hatshepsut byli kochankami. To może wyjaśniać, dlaczego Senmut pozostał nauczycielem przez całe życie, co w starożytnym Egipcie było rzeczą niezwykłą. Jeśli rzeczywiście byli parą, musieli go utrzymywać w tajemnicy. Człowiek z plebsu i władczyni. Czy istnieją na to jakiekolwiek dowody? Robotnicy pracujący w świątyni Deir el-Bari zostawili po sobie wskazówkę co do natury związku łączącego Hatshepsut z jej faworytem. Robotnicy odpoczywali w cieniu niewykończonych grobowców wśród wzgórz. Często szkicowali na ścianę. Jeden z robotników naszkicował Senmuta. Rysunek przedstawia mężczyznę kochającego się z młodą kobietą, której nakrycie głowy sugeruje, iż może być faraonem. Robotnicy nie byli osamotnieni w swoich podejrzeniach. Egiptolodzy również uważali, że Senmut i Hatshepsut byli kochankami. Robotnicy mieli dobry powód. Senmut pojawia się wiele razy na murach świątyni Hatshepsut. Zazwyczaj jest przedstawiony, gdy oddaje hołd władczyni. Nikt spośród zwykłych ludzi nie pojawiał się tyle razy na murze świątyni. Senmut musiał być dla królowej kimś szczególnym. Pierwsi egiptolodzy nie wierzyli, by kobieta potrafiła dokonać tego, co było dziełem Hatshepsut. Herbert Winlock, który w latach 20. badał Deir el-Bari, uważał, że Senmut był szarą eminencją dworu i że to on rządził krajem. Winlock pisał o nim tak. Senmut był współtwórcą, jeśli nie inspiratorem tych działań. Bez niego nie mogłyby zakończyć się sukcesem. Winlock nie miał racji. Senmut potrzebował Hatshepsut, by wspiąć się po szczeblach kariery. Ona natomiast go nie potrzebowała. Ale takie podejście powodowało, że egiptolodzy postrzegali królową jako figurantkę. Jednak Hatshepsut nie była tylko panią domu, zajmującą się jedynie ustawianiem mebli w pałacu. Dowodziła nawet swoją armią w bitwie.
Dowód można znaleźć na wyspie Sahel, na południe od Asuanu. Bob Brayer płynie promem do tego rzadko dziś odwiedzanego miejsca. Tu znajduje się relacja naocznego świadka. Jeden z jej skarbników brał udział w wyprawie przeciw Nubijczykom, prawdopodobnie by kontrolować wydatki i inwentaryzować zdobycze. Wracając, zatrzymał się na Sahel. Wyspa była odpowiednikiem tablicy ogłoszeń. Ryto je w skałach. Przetrwały tysiąclecia. Skarbnik był tak poruszony czynami Hatshepsut w Nubii, że wykonał inskrypcję. Doktor Brayer zna tę inskrypcję z relacji egiptologa Labiba Habishi. Ale czy odnajdzie ją wśród setek innych? To nie całkiem to, czego szukałem, ale wystarczy. To inskrypcja Hatshepsut, wykonana przez człowieka imieniem Amenhotep. Był tu nadzorcą. Był dumny ze swoich dwóch obelisków. To słowo oznacza obelisk. Tehenu. Ale miał problem. Hatshepsut była królem kobietą. Biedny Amenhotep nie wiedział, jak się do niej odnosić. W końcu napisał, że była przez niego kochana. Chciał być politycznie poprawny, ale chyba po prostu nie wiedział, co robić. Bob spędził wiele godzin na poszukiwaniach, lecz nie udało mu się odnaleźć inskrypcji skarbnika. Nie chodzi o samą inskrypcję, lecz o jej przekaz. Skarbnik napisał, że armia pod dowództwem Hatshepsut pokonała plemiona Nubijczyków. Widział wziętych do niewoli nubijskich wodzów, przyprowadzonych przed oblicze Hatshepsut. To dowodzi, że nie była pokojowo usposobiona. Była królem Egiptu. Jej władza była absolutna. Wielcy Egipcjanie. Pod koniec swojego panowania Hatshepsut obdarowała Senmuta ponownie. Zezwoliła na budowę grobowca tuż obok swojej świątyni w Deir el-Bari. To niezwykłe. Człowiek z ludu miał być pochowany tuż przy królewskiej świątyni, ale Senmut nie był zwykłym plebejuszem. Nowy grobowiec miał interesujące cechy. Bob Brayer zwracał uwagę na portret Senmuta z zaznaczonymi pomarszczonymi policzkami. To pierwsze w historii odtworzenie nieboskłonu. Oznaczono nawet gwiazdozbiory. Inni faraonowie będą to kopiowali w swych grobowcach w Dolinie Królów. To naprawdę wspaniałe.
Wiemy, że Senmut chciał być tu pochowany. Na ścianach umieścił zaklęcie z księgi umarłych. Obok nich prośbę. O ty, z krainy żywych, pisarzu kapłanie, wypowiedz zaklęcia dla sługi Amona, Senmuta. Hatszepsut musiała mieć specjalne powody, by zezwolić Senmutowi na budowę grobowca tak blisko swojej świątyni. Korytarze grobowca Senmuta prowadzą wprost ku Dolinie Królów, położonej kilkaset metrów dalej. Tam właśnie znajduje się grób Hatszepsut. Nie mogąc ujawnić swoich uczuć za życia, chcieli być razem na wieczność. Senmut umarł pierwszy. Kilka lat później zmarła również Hatszepsut. Jej grób jest jednym z najniezwyklejszych w Dolinie Królów. Mówi dr Bob Breyer. To jest grobowiec Hatszepsut. Tutaj dzieje starożytności splatają się z historią najnowszą. Odkrył go w 1903 roku Howard Carter, ten sam, który 20 lat później odnajdzie grób Tutenchamona. Grób królowej był pełen gruzu, naniesionego przez burze przechodzące nad Doliną Królów. Gruz stwardniał. Robotnicy muszą rozbijać oskardami. Po 2 miesiącach Carter musiał przerwać pracę. Powietrze w grobowcach było złe. Świece nie chciały się palić. Zastosowano nową technologię – oświetlenie elektryczne. Wysiłki zmierzające do tego, by oczyścić przejście z gruzu, zdawały się nie mieć końca. To najgłębiej położony grób w Dolinie Królów. W początkach budowy robotnicy natrafili na nieodpowiednią skałę. Nie nadawała się do rzeźbienia dekoracji. Szukali więc dalej, w głąb, by znaleźć odpowiedni wapień. Niestety, nie znaleźli go. To samo, co zatrzymało Cartera, stało się również przeszkodą dla Boba Breyera. Ostatnie deszcze naniosły gruz, który zablokował komorę grobową. Carter w końcu osiągnął komorę. Znalazł tam 2 piękne grobowce z czerwona. Jeden należał do Hatszepsut, drugi do jej ojca. Otworzyła grób Tutmosisa i przeniosła jego mumię do swojego grobowca. Chciała być obok niego. Po śmierci Hatszepsut na tronie zasiadł w końcu jej pasierb, Tutmosis III. Lata wojskowego szkolenia uczyniły z niego najwybitniejszego wodza w dziejach Egiptu. W ciągu swojego 33-letniego panowania dowodził osobiście 17 kampaniami wojennymi. Podporządkował Syrię i Palestynę. Później przekroczył Eufrat i wkroczył na tereny dzisiejszego Iraku. Nowy faraon mógł to osiągnąć dzięki Hatszepsut.
odziedziczył dobrze zarządzane, kwitnące państwo. Mógł rozpocząć budowę pomników sławiących jego chwałę. Ale Tutmosisa III nie interesowały budowle. Czuł się lepiej. To może wyjaśniać jego współpracę z Hatszepsut. Gdy ona rządziła krajem, on prowadził wojnę. Pozostałości kaplicy z czerwonego kamienia w Karnaku, wzniesionej przez Hatszepsut, dowodzą, że odpowiadało to obu stronom. Te skalne bloki, oczekujące na badania francuskich egiptologów, pokryte są inskrypcjami Hatszepsut i Tutmosisa. Płaskorzeźby ukazują ich jako współrządzących. Nie rywalizowali ze sobą. Ale po 20 latach panowania Tutmosis III rozkazał rozebrać czerwoną kaplicę z Karnaku. Imię Hatszepsut wymazano ze wszystkich inskrypcji i pomników, zastępując je imionami jej ojca, męża lub następcy. Na nowo pisano historię. Imię Hatszepsut miało zostać zapomniane. Egipt nie mógł mieć króla kobiety. To niezgodne z tradycją. Zakłócało to boski porządek. Historia jednak wyrównała rachunki. W latach 70. XIX wieku nastąpiło jedno z największych odkryć archeologicznych. W jednym z grobów znaleziono ponad tuzin królewskich mumii. Dolina Królów przestała być bezpieczna. Mumie władców pochowano jeszcze raz w ukrytym grobie. Egipskie władze nakazały przenieść je do muzeum w Kairze. W grobie odnaleziono mumię Tutmosisa I, II i III oraz Ramzesa Wielkiego. Kilku mumii nie udało się zidentyfikować. Czy były wśród nich mumie Hatszepsut i Senmuta? Wśród przedmiotów, które znaleziono w grobie, wiele posiadało kartusz Hatszepsut. Wewnątrz znajduje się jej wątroba, usunięta podczas mumifikacji. To wskazówka, że jedna z niezidentyfikowanych mumii kobiet może być mumią Hatszepsut. Istnieje możliwość, że znaleziono również mumię Senmuta. Wiemy, jak wyglądał. Znamy jego podobizny. Z lekko podwójnym podbródkiem. Ukazują również, co jest niezwykłe, wyraźne zmarszczki na policzkach. Amerykański badacz Winlock, który odnalazł szkice przedstawiające Senmuta, powiedział: zmarszczki na policzkach były z pewnością jego cechą charakterystyczną. Jedna z odnalezionych mumii została opisana przez naukowców jako prawdopodobnie dostojnik w podeszłym wieku. Czy to Senmut? Znana jako mężczyzna Cemumia, ma wyraźne zmarszczki na policzkach. Mimo rabunków grobów i przenoszenia mumii, Senmut i Hatszepsut mogli w końcu odnaleźć spokój. W sali muzealnej w Kairze są bliżej siebie niż kiedykolwiek przedtem.
22 lata panowania Hatszepsut były latami sukcesu. Wznowiła ekspedycje handlowe, ufundowała wspaniałe pomniki, przeprowadzała udane wyprawy wojenne. Był to pomyślny okres w dziejach Egiptu, a mimo to Tutmosis III kazał wymazać imię swojej poprzedniczki z inskrypcji. Dlaczego po 20 latach panowania spróbował zatrzeć pamięć o Hatszepsut? Raczej nie była to zemsta, jak sugerują niektórzy badacze. Była to raczej próba przywrócenia porządku. Faraon mógł być dyplomatą, budowniczym, administratorem, wojownikiem, ale nie mógł być kobietą. Zbrodnią, która spowodowała wymazanie jej imienia z murów świątyni, była płeć Hatszepsut. Ale mimo to nie zapomniano o władczyni. Jedna z najpiękniejszych świątyni Egiptu to świątynia Hatszepsut w Deir el-Bahri. Również ona wystawiła najwyższy obok świątyni w Karnaku obelisk Egiptu. Hatszepsut niemal przewidziała przyszłość, pisząc: Wy, którzy widzieć będziecie moje pomniki i mówić będziecie o moich czynach, nie mówcie, że to się nie zdarzyło lub że to tylko przechwałki. Lecz raczej, jak to do niej podobne, jak była warta swojego ojca.